Także proszę Państwa, jeżeli jesteśmy tutaj już u tych kopciuchów katolickich, no bo Państwo widzą, stoją i kopcą z dala od przystanku, bo nie można, to że zawsze warto kupować, proszę Państwa, tu, gdzie są realne ceny, no bo proszę Państwa, jak jest 10 razy drożej, na przykład Pesco Extra, ciuchy, a teraz ciuchy to z Ameryki są sprowadzane, proszę Państwa, ludzie mają w kościołach za darmo, na przykład na Saskiej nasza firma Elhof Art była specjalnie, żeby całe to art sprawdzić, no bo proszę Państwa, ciuchy z Ameryki są bardzo fajne, są bardzo atrakcyjne, tak więc jeżeli mają, proszę Państwa, za darmo, to gdzie tam będą jechać do Tesco Extra, nie wiadomo gdzie, proszę Państwa, no tu w Warszawie, Warszawa jest ogromną tą wiochą, 3 milionową, proszę Państwa, i katolicko-chińską, także my mówimy, proszę Państwa, o tych Żydokatolikach, a prawosławnych nie ma, no bo tutaj, proszę Państwa, nie jest Podlasie, tu nie jest za Bogiem, tu nie ma baciuszki, tu nie ma cerkwi, tu nie ma śpiewnych takich ludzi na cztery głosy, tu tylko są w ławach siedzących i zawodzących, no i ble, 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 słuchających. Oto Słowa Boże, a tu Słowa Bożego nie ma, ni pieniędzy, ni obiadu, czyli gadu, gadu, ksiądz katolicki, na mszach papieskich, gadu, gadu, a tu ni pieniędzy, ni obiadu. Proszę Państwa, i trzeba pochwalić też tę kładkę, którą tutaj zrobiono ostatnimi czasy. No bardzo ciężka jest to kładka, tak samo jak i ten, mówimy, system rzymski, rzymsko-łaciński, ciężki jest. No ale jest bardzo skuteczna, to znaczy tam te windy, one się tam psują. Dzień dobry, dzień dobry. Te windy się tam psują, ale jakoś tam, widzicie Państwo, ale jakoś tam to działa. No to ta kasjerka właśnie była. Kasjerka właśnie fajna była, że dzień dobry przynajmniej powiedziała i do tej pracy przyszła. No. Do tej pracy przyszła. Jako kasjerka będzie siedziała. No. Także widzi Państwo. No. Fajna ta kasjerka. No. Z tego realu. Tak, tak, tak. No bo my tutaj tę kładkę. Tę kładkę pokazujemy. No i ta kasjerka, ona właśnie wczoraj jakiś taki wariat chodził po sklepie i chciał wejść przez kasę, no przy której ja stałam, proszę Państwa. Może chciał wyżebrać ode mnie 5 zł. Ale ja mówię, że ten facet to on przed sekundą był w sklepie, gdzie on tu łazi. Czy stracił orientację, stracił drogę. A ona mówi, że on jest taki zwariowany, wariat taki. Taki durnowaty troszeczkę, taki durnowaty. No, także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie. No i te buziaczki przesyłamy. I proszę jeść kaczki. A dzień. I proszę jeść kaczki, proszę jeść kaczki. No. Także no bardzo, ja lubię właśnie to miejsce, bo jest takie spokojne, takie wyciszone. Państwo zobaczą, pętla dziewiątki, prawda? Pętla tramwaju. Także nic nas nie jest w stanie tu przeskoczyć, przestraszyć. Nie jesteśmy w stanie dać się wybić z jakiegoś pantałyku, bo my zawsze dojedziemy. Mamy dziewiątkę, proszę Państwa, a Świadkowie Jehowy zawsze mówili, żeby nie srać tą benzyną tanią, tu w katolickiej Polsce, albo żeby zostawiać na parkingu. Parkuj i jedź, żeby jeździć, no, żeby powiedzieć środkami lokomocji miejskiej, powiedzieć po angielsku, ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.